Słuchajcie, udało się, dotarliśmy do naszego hotelu, a właściwie na nasze bungalowy do 10.30, jest 10.20 parę, a dlatego, bo do 10.30 wydawane są śniadania. Miejscówka ta nazywa się Pineham Now. Jest to miejscówka, którą polecił nam nie kto inny, a Piotr Poloprzywarski, którego pozdrawiamy i za które polecenie to właśnie dziękujemy. Bardzo fajne bungalowy, można wziąć sobie większy za 800 batów, czyli jakieś 90 parę złotych, albo mniejszy bodajże za 600 batów. My wzięliśmy większy, w tej cenie jest również śniadanie, także na dwie osoby składamy się tak naprawdę po 40 parę złotych i mamy bardzo przyzwoity nocleg z szybkim internetem, w fajnym standardzie, po środku jak widać jest trawka, także można porobić tu sobie akrojogę, akrobatykę, zrobić fajny trening. Niczego tu nie brakuje i od razu tip, jeżeli weźmiecie tą miejscówkę i będziecie chcieli wykąpać się w ciepłej wodzie, to puśćcie ją tylko delikatnie, jak puścicie na fulla, to kąpiecie się w zimnej. Marek bawi, Marek uczy. Marek, życie cię nauczy. Tak się to prezentuje, jest muslałkę, jest jajałkę i jest... To ściałkę. Żdemałkę, zmasałkę, z czym chciałkę. Nie no, jest naprawdę jak za 800 batów od domku. To jest petarda i tutaj się można najeść do syta. Dostajemy zawsze jakieś takie jedno śniadanko, można sobie wybrać z listy. Jest tam 6 śniadanek do wyboru. Plus dodatkowo za nami są tościki. Można sobie robić do woli, można brać banana, kawkę, herbatkę, wodę, co kto chce. Perfekt. Dobra mordeczki, pora na chwilę chillu, wypełnianie pocztówek i lecimy na kolejną miejscówę. I proszę bardzo, kolejna atrakcja turystyczna, czyli Chinese Village, chińska wioska, która jest repliką tak naprawdę chińskiej wioski, która kiedyś tutaj była. Myślicie, że jak często oni serwisują tą huśtawkę? Bardzo turystyczne miejsce, można tu postrzelać z łuku, z broni, brakuje tylko oscypka z żurawiną i ciupagi do kupienia. Tradycyjny chiński kombajn. No i mamy punkcik widokowy. Ewidentnie na wschód słońca, bo wschód słońca jest dokładnie tam, a zachód słońca jest dokładnie tu. No dobrze mordeczki, dzisiejszy dzień w miejscowości Bai kończymy w samym sercu tego miasta, a mianowicie na Walking Street, która jest również Driving Street, as you can see, bo jeżdżą tu bez problemu samochodziki. Lampioniki porozwieszane nad ulicami wyglądają klimatycznie, nieprawdaż? Polecam tą miejscóweczkę, zwłaszcza w soboty, bo byliśmy tutaj wczoraj i przedwczoraj i nie było tłumów, a pojawiły się zarówno stoiska, których nie widzieliśmy wczoraj i przedwczoraj, także jak macie okazję zahaczyć o Pai w weekend, zdecydowanie polecam i zapraszam na Walking Street. I takie to oto przepyszne, cudowne, smaczniutkie mango sticky rice kosztuje zaledwie 30 batów, niecałe 4 złote. No dobrze mordeczki, jedzę swoją porcję chicken masali, kupiłem sobie spodnie na pamiątkę, także pora zawijać do domku. Dzięki wam piękne za oglądanie, jeśli podobał wam się ten content, zostawcie łapkę w górę, dajcie komentarz, kliknijcie w subskrypcję z dzwoneczkiem i podeślijcie filmik dalej mamie, tacie, bratu, babci. Niech oglądają, niech nabijają wyświetlenia, niech kanał troszkę urośnie, bo tak jak wspominałem, jest nadal dosyć mikroskopijny, także tańczący pan na koniec, strzałeczkę, trzymajcie się, pa!